Że usłyszę. No dobra, jak on ma na Instagramie ten pan? Czekaj, bo mówicie, że coś tam mnie zaczepia. Ale to pewnie po to, żebym wszedł na live, nie? Bo w polskiej polityce też jest trochę tak, że osoba, która jest w miarę rozpoznawalna, to ludzie jak idą, to mówią: no dobra, tego przynajmniej znam, to zagłosuję, nie? Na przykład Sebastian Florek, jak szedł do polityki, czy ludzie wiedzieli, jakie on ma poglądy polityczne? Nie, znali go z Big Brothera. Janusz Dzięcioł, świętej pamięci, który mnie krytykował swego czasu za trenera policji, czy mi wbił nóż w serce, bo wysłałem na niego 5 SMS-ów, gdy był w finale Big Brothera z 5 Manuelą złotych. i Magdą, jeśli dobrze pamiętam, ale mogłem pomylić. Też, jak wszedł do polityki? Przecież wcześniej był strażnikiem miejskim, bo go ludzie znali, więc może to jest taktyka właśnie tego posła, żeby być bardziej rozpoznawalnym. No ale dobrze, damy mu tą przyjemność, obejrzymy go na streamie. Natomiast czy Wataha na niego zagłosuje? Nie wiem. Wykopek powie: nie, oczywiście, że na niego nie zagłosują, bo mają 12 lat. Natomiast wiele osób z Watahy jest starsza i podejrzewam, że i tak nie zagłosują. Dobra, jak on ma na tym, Knoldol. Każde euro i każde mistrzostwa świata mają swoją siwiec. To też możemy zaraz przegadać. Jak on ma? Możecie podać mi nazwisko tego posła? Mejsa, okej. Okay. Łukasz? Okej. Pięć złotych. Zbanujmy nitrozyniaka polskiej polityki. Lol. Dobra. Wszystkiego dobrego, Henryku, Antoni. Co to jest? Panie Warnęga, pana też mam na oku. A, nie Pięć widzicie złotych. tego? Proszę bardzo. Panie Wardęga, pana też mam na oku. I tak jak mówiłem, nie mówię nie definitywnie, natomiast na ten moment jestem całkowicie hetero, mam dziewczynę. Natomiast jeśli jesteś cierpliwy, to tak jak mówię, ja się na psychologii uczyłem, że płeć. Chociaż nie, trochę inaczej. Nie będę aż w ten temat wchodził. To bardziej płeć psychologiczna jest. Tak, to o to chodziło. To kurwa, całkowicie odbieram teraz nadzieję. Bo pojebało mi się, nie? Że nie tyle orientacja jest płynna, chociaż też pewnie może być, co płeć psychologiczna. Tak się uczyłem na psychologii kiedyś. Bo to jest też ciekawy temat, nie? Przechodząc. Da, jeszcze zobaczymy, czy coś. Tutaj dalej. Na przykład na psychologii to jest pytanie, czy wy się z tym zgadzacie, ale podejrzewam, że się zgodzicie z tym. Weźmy sobie od 1 do 10 i bym mógł powiedzieć, że 1 to kobieta, 10 to mężczyzna, natomiast żeby mrugnąć okiem do Mai Staśko, zrobimy inaczej, że 1 to mężczyzna, 1 to mężczyzna, a 10 to kobieta. I czy wy się czujecie na przykład całkowicie jedynką, że całkowicie męscy, całkowicie, także całkowicie odbieracie swoją płeć psychologiczną jako mężczyzna, czy na przykład taka dziewiątka, ósemeczka, bo na przykład lubicie się przejrzeć w lustrze, trochę wam się też podoba męskie ciało, podobają wam się wysportowani faceci bardziej. I to jest pytanie, nie? Czy czujecie się jedynką, na przykład jeśli jesteście facetem? Czy 10 na przykład złotych. właśnie dwójką, trójką, czy jak to jest w przypadku, jeżeli się czujesz całkowicie kobietą, no to dziesiątka, dziewiątka. Ale w sumie kurwa, wasze tutaj wpisywanie na czacie jest bez sensu, nie? No bo ktoś mi napisze dziewiątka i ja wtedy nie wiem, czy to pisała kobieta, czy to pisał 10 facet, który złotych. się czuje kobietą. Dobra, zjebane jednak te moje tutaj pytania są, bo przecież w waszych nikach nie ma tego płci. No. 5 Bo ja złotych. na przykład, jakbym się miał określić, no to bym powiedział, że jestem taką ósemką, dziewiątką, nie? No bo męskie ciało też mi się podoba. W sensie potrafię 5 powiedzieć: o, złotych. ej, on ładny chłopak jest, nie? Fajny.
Potrafię powiedzieć, że ten jest przystojny, a taki chyba całkowicie męska, taka jedynka, jedynka, no to by nie, facet? 5 złotych. Ciężko, nie jestem w stanie nawet powiedzieć, nie? Czy jest przystojny, czy nie.